Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej naszej konferencji, które realizujemy od już wielu lat wspólnie z radnymi naszego klubu radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy wspólnie z panią poseł Iwoną Michałek po to, by z wielkim zadowoleniem poinformować Państwa o rozpoczęciu programu, bardzo ważnego programu 500+. Ja nie boję się użyć określenia, że jest to historyczny program dla polskich rodzin. Program, który zapowiedzieliśmy w kampanii wyborczej i dotrzymujemy słowa. Ten program ma przede wszystkim pomóc polskim rodzinom, w szczególności tym rodzinom wielodzietnym, tym, które zdecydowały się, by mieć więcej dzieci. Również ma być zachętą dla ludzi młodych, by nie bali się biedy, która towarzyszy niestety często w Polsce posiadaniu dzieci. Dane statystyczne są nieubłagane. Bieda, często i dokuczliwa, bieda jest przede wszystkim doświadczeniem rodzin posiadających większą ilość dzieci. Tak być nie może, żeby te rodziny, które biorą na siebie ciężar urodzenia, wychowania, wykształcenia dzieci, nie miały wsparcia. Przez wiele lat czekaliśmy na taki program. Niestety ci, którzy tylko i wyłącznie potrafili dużo i pięknie mówić, nic nie realizowali w tym zakresie, raczej zawłaszczając sobie Polskę, niż dzieląc się z obywatelami jej majątkiem. Ten program jest programem trudnym, jest programem ciężkim dla budżetu państwa. Nie ukrywamy tego, że zrealizowanie tego programu jest to przecież program na dziesiątki lat, który ma pomagać polskim rodzinom, jest wielkim obciążeniem dla budżetu. Ale my uważamy, że ten program polskim rodzinom się po prostu należy. Również nie jest tylko kosztem, jest dobrze rozumianą inwestycją w dzieci, w to, co jest najcenniejsze w każdym narodzie, młode pokolenie, którego jeżeli nie będzie prostej zastępowalności pokoleń, to odczujemy wszyscy w jakimś okresie swojego życia załamanie systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to absolutnie oczywiste, że następne pokolenia w systemie solidarnościowym są niezbędne, by zapewnić wsparcie socjalne dla każdego z nas, obyśmy tych czasów starości godnej dożyli. Proszę Państwa, ale tak jak wspomniałem, ten program jest programem również wprost trafiającym na rynek, bo przecież te pieniądze, które ludzie będą otrzymywali od 1 kwietnia, czy jak będą rodziły się dzieci, to wtedy, kiedy zgłoszą się do systemu, te pieniądze trafią na rynek. Trafią przede wszystkim na cele konsumpcyjne, czyli na żywność, na odzież, na obuwie, na książki, na podręczniki, na usługi, które często rodziny odkładają dlatego, że po prostu brakowało pieniędzy. Kilka dni temu Urząd Statystyczny podał informację, która, powiem szczerze, mnie poraziła. W Polsce jest około 700 tysięcy rodzin, które mają zadłużenie do 1000 zł, czyli stosunkowo nieduże, ale nawet tego zadłużenia te rodziny nie są w stanie spłacić, w związku z tym podlegają już restrykcjom komorniczym, są wykazywane w rejestrach osób zadłużonych. Sądzimy, że przy okazji, chociaż to nie jest głównym celem tego programu 500+, również te rodziny wyjdą z tego upokarzającego zadłużenia, odzyskają zdolność kredytową, odzyskają możliwość radzenia sobie. Program, który od 1 kwietnia rusza w całej Polsce, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwszego dnia zgłosiło się ponad 110 tysięcy osób z wnioskami. I dzisiaj od rana również trwa składanie wniosków. Idzie to w miarę sprawnie, samorządy są do tego przygotowane. Również samorządy otrzymały odpowiednie wsparcie. To nie chodzi o to, by tak jak to bywało onegdaj, rząd realizował swoje programy kosztem samorządów. Samorządy otrzymały odpowiedni udział w tym programie, tak żeby móc przebudować czy uzupełnić swoje ośrodki pomocy, przez które ta pomoc będzie realizowana. Ta pomoc jest realizowana właśnie dlatego przez ośrodki pomocy,
prowadzone przez samorządy, by można było tę pomoc weryfikować. To nie jest pomoc przez system wsparcia społecznego. Można by przez ZUS albo przez KRUS na przykład, przez system powszechny i system rolniczy, dokonać wypłat. No tak, ale nie mielibyśmy żadnej wiedzy, jak te środki są wykorzystywane. To jest jedna zresztą z wielu wątpliwości, które były zgłaszane również przez Państwa na konferencjach prasowych, na których informowaliśmy o tym programie. Pani poseł organizowała kilka takich konferencji, ja również w innych częściach naszego województwa. Wiele osób obawia się, czy te pieniądze rzeczywiście trafią na zrealizowanie potrzeb dzieci, czy nie zostaną, mówiąc wprost, przepite, czy zmarnowane przez rodziny. I zapewne każdy z nas jest w stanie wskazać jakiś przykład rodziny patologicznej, która może w ten sposób te pieniądze chciałaby zmarnować, a te pieniądze nie trafiłyby na dzieci. Więc dlatego system, którym zarządzają samorządy, realizuje te wypłaty po to, by móc na bieżąco, po kilku miesiącach będzie to pewnego rodzaju mechanizmem sprawdzonym, analizować, czy te pieniądze trafiają na potrzeby dzieci, czy dzieci nie chodzą brudne, obszarpane, głodne. Zresztą tu oczekujemy również informacji ze strony pedagogów szkolnych, tych osób, które są do tego przygotowane. I jeżeli by się okazało, że któraś rodzina nie dorosła do tego, by te środki jej przekazywać, to wtedy nie dostaną te rodziny gotówki, tylko będą kupione w naturze, wykupione posiłki, kupione ubrania, buty, podręczniki, kolonie będą sfinansowane, no inne potrzeby, które dziecko rozwijające się, które są dla niego istotne. Nie sądzimy, żeby takich przykładów było wiele, ale jeżeli by się pojawiły, to również wtedy będzie reakcja ośrodków pomocy, by te środki najlepiej, jak to są dedykowane, trafiły właśnie do dzieci. Chcemy, by również za Państwa pośrednictwem ta informacja o dobroczynnym charakterze tego programu dotarła do wszystkich, którzy z niego chcieliby i mogliby skorzystać. Nie zależy nam na tym, by oszczędzać, by jakieś osoby, które są uprawnione, nie z tego programu nie skorzystały. Również dlatego, że te środki, tak jak wspomniałem, trafią na lokalny rynek. One trafią do lokalnych sklepów, do lokalnych firm usługowych. One będą w znacznym stopniu napędzały lokalną gospodarkę. Zresztą minister finansów wystąpił też z apelem, by ludzie, którzy będą za te pieniądze realizowali zakupy, robili to legalnie, nie w szarej strefie, żeby starali się, to powinien być pewien dobry zwyczaj, oczekiwać paragonu w sklepie, tak żeby to napędzało również gospodarkę. Jeżeli tak podejdziemy do tego programu, to nie jest żaden koszt. To jest dobra inwestycja w dzieci i w gospodarkę. I proszę być spokojnym i taką informację mieszkańcom Grudziądza przekazać. Środków na to starczy. To są potężne zobowiązania. W tym roku jest to 17 miliardów złotych. W pełnym roku, bo zaczynamy w tym roku od drugiego kwartału, w pełnym roku będzie to około 22 miliardy. Precyzyjnie będziemy w stanie to oszacować dopiero po kilku miesiącach, kiedy będziemy mieli już realne, faktyczne ilości zgłoszonych wniosków. Na razie opieramy się na pewnych szacunkach, ale nie ma żadnej obawy, by na te środki w budżecie państwa, by na te wydatki w budżecie państwa środków zabrakło. Chcemy również, by ta informacja poprzez media dotarła nie tylko do mieszkańców dużych miast, którym może łatwiej jest. Mieliśmy dzisiaj konferencję w Toruniu. Bardzo dobrze samorząd miasta Torunia podszedł do tego, realizuje. Wiele tysięcy wniosków już zostało w ciągu dwóch pierwszych dni złożone. Mam nadzieję, że również samorząd Grudziądza w tym będzie pomagał. Chociaż zdaję sobie sprawę, że o tym programie jest wiele informacji nieprawdziwych, jest wiele przekłamań. Ci, którzy mogli realizować pomoc dla polskich rodzin przez ostatnie lata, tego nie czynili, a teraz próbują przeszkadzać w realizacji tego programu, mówiąc o tym, że nie zostanie zrealizowany, że zabraknie pieniędzy, wymyślając niestworzone jakieś zarzuty. Więc chcemy to wszystko rozwiać, a poprzez informacje przekazywane i bezpośrednio przez nas, i przy pomocy ulotek,
ale również przy pomocy wszystkich ośrodków pomocy, które dostały materiały informacyjne. Chcemy, by ta informacja dotarła do wszystkich. Również nasi wojewodowie taką akcję informacyjną prowadzą. Rozpoczęliśmy ją 1 kwietnia w powiecie lipnowskim w gminie Skępe, znakomicie przyjęte przez mieszkańców. To jest powiat zarządzany przez PSL, powiat bardzo biedny, powiat zarządzania przez poprzednią władzę w sposób taki bardzo dobitny są dostrzegane. Dzisiaj trwa akcja informacyjna w Lipnie, w gminach Wielgie i Tłuchowo. W następnych dniach będzie to informacja w części zachodniej województwa, potem z powrotem wracamy do naszego województwa, tak żeby do wszystkich terenów ta informacja o programie dotarła. Wielki, historyczny, bardzo potrzebny polskim rodzinom program. Również warto to przypomnieć, bo to często jest również przekłamaniem, w kampanii wyborczej zawsze mówiliśmy o tym, że to jest wsparcie na drugie i kolejne dzieci. Jeżeli ktoś nie był w stanie tego usłyszeć, to trudno, to jest jego problem, nie nasz. Ale rozumiemy, że część polskich rodzin jest nawet z jednym dzieckiem w dużych tarapatach finansowych. Więc tam, gdzie będą dochody niskie w rodzinie, gdzie jest to rodzina osób niepracujących, czy studentów, uczniów, przecież takie przypadki również się zdarzają, to również i to pierwsze dziecko uzyska wsparcie, tak by jego edukacja, jego wychowanie nie odbiegały od tego, co chcemy młodym Polakom, Polkom i Polakom zaoferować. Proszę Państwa, byście informowali o tym programie. Jest to naprawdę wielkie, historyczne wydarzenie. Nie było takiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Ten rząd właśnie dotrzymał słowa i chciałem powiedzieć, Państwo tu macie na ulotkach, że 93 dni po zaprzysiężeniu rządu już prezydent Andrzej Duda podpisał tą ustawę. Więc naprawdę jest to, zresztą Państwo wiecie doskonale, że proces legislacyjny czasami trwa bardzo długo. Poszło to bardzo sprawnie, bardzo szybko. Mało tego, jednostki samorządu terytorialnego, burmistrzowie, prezydenci mówią, że ich pracownicy zostali dobrze przygotowani do wdrożenia tego programu. Wszyscy przeszli szkolenia. Każda rodzina, która zgłosi się, chce złożyć wniosek, dostanie pomoc w sensie, w znaczeniu takim, że wszyscy mu pomogą, jak wypełnić wniosek. Wnioski można wypełniać elektronicznie, można też w papierze. Dowolność jest różna. Wiemy już, że pan poseł mówi, że bardzo dużo osób już w piątek, bo pierwszy to był piątek, prawda? Już tyle osób zgłosiło się z wnioskami, połowa tych wniosków to wersji elektronicznej wpłynęła do jednostek samorządu terytorialnego, więc po prostu bardzo dobrze, że przechodzimy na tą formę wnioskowania. Chciałabym tylko powiedzieć Państwu, że czas najwyższy na taki program, ponieważ jak Państwo pewnie wiecie, w zachodnich krajach Europy takie programy, podobne programy funkcjonują od wielu lat i dają naprawdę duże efekty. Nasze polskie rodziny wyjeżdżając często na wyspy, czyli do Wielkiej Brytanii, Irlandii, tam korzystają z takiego programu właśnie. Mamy nadzieję, że wdrożenie tego programu w Polsce zatrzyma tą falę wyjazdów i ponieważ tutaj te rodziny będą mogły podobne wsparcie otrzymać. A to o to nam właśnie chodzi. Chodzi nam o to, żeby budować zasobne polskie, mądre społeczeństwo. Mam nadzieję, że właśnie tak to będzie. Jak jest w Grudziądzu? Nie wiem, może panowie radni nam powiedzą, jak to z tymi wnioskami. Nie odbiega od tego, co wiemy o całej Polsce. Również tu ta akcja, z tego co wiemy, przebiega sprawnie. I oczywiście no, cieszymy się też z tego, że wreszcie mówimy o
tak optymistycznej sprawie po wielu spotkaniach, kiedy mówiliśmy o kłopotach, problemach, w jakie Grudziądz został wpędzony rządami Platformy Obywatelskiej. Dobrze, że dzisiaj mówimy o czym innym. I chciałbym jeszcze raz podkreślić to, o czym mówił pan poseł. To jest naprawdę ogromna, wielka inwestycja i to zarówno długofalowa w polską dzietność, w polską demografię, która jest, przedstawia się niestety fatalnie i najwyższy czas, żeby zacząć o tym myśleć, ale również jest to ogromna inwestycja w polską gospodarkę. Proszę Państwa, nie chciałbym tutaj gdybać, ale byłbym się niemal w stanie założyć, że jeżeli nie w pierwszym roku, to w kolejnym roku działania tego programu 500+, wszyscy odczujemy, jak dzięki temu poprawiła się sytuacja polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że za półtora roku wszyscy będziemy mówili o tym, że polski wzrost gospodarczy jest o kilka punktów wyższy właśnie dzięki wpompowaniu w gospodarkę ponad 20 miliardów rocznie konsumpcyjnego pieniądza, bo to jest istotne. To jest pieniądz, który nie zostanie zakumulowany, on trafi do gospodarki i będzie kołem zamachowym tego, co się w polskiej gospodarce dzieje, a już dzieje się teraz nie najgorzej. I kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, o czym mówiła tu pani poseł, jest to przykład tego, że wreszcie mamy do czynienia z rządem, który swoje wyborcze obietnice traktuje poważnie i postanowił je dotrzymywać. Po rządach Platformy, po rządach Donalda Tuska, Ewy Kopacz, no wiemy, że jest to zupełna nowa jakość w polskiej polityce. Ktoś, kto obiecuje i ktoś, kto po dojściu do władzy dotrzymuje słowa. I jestem przekonany, że ten program, bo mamy już też na to dowody, to jest tylko początek tego dotrzymywania słowa, bo widzimy, co się dzieje wokół polskich stoczni, co się dzieje w Sanoku, co się dzieje wokół w dyskusji o polskich kopalniach. Widzimy pierwsze konkretne i prawdziwe działania w kierunku reprywatyzacji banków i to są te dziedziny i te sfery, które również będą za niedługo dowodem na to, że mamy do czynienia z rządem, który swoje obietnice potraktował poważnie i który zamierza słowa danego Polakom dotrzymać. I to jest, uważam, również bardzo ważny aspekt tego zrealizowanego programu. Zadłużenia też społeczeństwa polskiego, zadłużenia polskich rodzin, które mają dzisiaj dzieci, a które uzyskają tą konkretną pomoc. Oczywiście w tym systemie zadłużeniowym mamy też do czynienia już z systemem windykacji, czyli polskie rodziny, a też i grudziąckie rodziny, gdzie jak wiemy doskonale najniższa krajowa pensja jest w zasadzie pewnym standardem, który określa to miasto, no niestety stworzył cały system zobowiązań nałożonych na grudziąckie rodziny, które ratowały się kredytami w lichwie. To 500+ będzie elementarnym kołem ratunkowym dla wyjścia z tej opresji zadłużeniowej, z tej kaskady zadłużeniowej, którą gnębi się społeczeństwo w Polsce. Przez wiele lat gnębi Platforma Obywatelska nie tylko w Polsce, ale i w Grudziądzu. Ostatnio mieliśmy z dość takim elementarnym przykładem też dużych obciążeń, które nałożono na grudziąckie rodziny poprzez podłączenie starych kamienic, XIX-wiecznych kamienic do systemu ogrzewania OPEC-u. Co to spowodowało? Spowodowało to radykalne wzrosty czynszu z poziomu 500-600 zł do 1200-1300. Czy wyobrażacie sobie Państwo, te rodziny także mają dzieci, czy wyobrażacie sobie Państwo, że one są w stanie opłacić tak wysoki czynsz w skali całego roku? Oczywiście to jest niemożliwe. To 500+ dzisiaj stworzy pewien element ratunkowy dla tych właśnie rodzin, ratując byt też tej rodziny w kontekście dzieci. Zastanawiam się, no oczywiście w polityce jakiegoś takiego schizofrenicznego podejścia, by kwestionować z jednej strony realność tego programu, a mówił o tym były premier Tusk, pokazując, gdzie mu kaktus urośnie, jeżeli się uda zrealizować
zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, a kiedy ten program rusza, nagle się okazuje, że wszystkie dzieci powinny być w Polsce objęte, czyli nie ma pieniędzy na 17 miliardów w tym roku, czy 22 w pełnym roku, a będzie 39 miliardów na wszystkie dzieci w Polsce. No, trzeba mieć naprawdę złą wolę, by w ten sposób sprawę traktować. Ale zarówno, tak jak pani poseł mówiła, jak pan prezydent Wiśniewski wspomniał, to jest pierwszy krok realizacji naszych zobowiązań. To są zobowiązania społeczne, prorodzinne, ale przecież program wicepremiera Morawieckiego, z którym warto się zapoznać. Program, który odblokuje polską gospodarkę, który sprawi, że ogromne środki, jakie w Polsce są do dyspozycji, to są i środki unijne, prawie 500 miliardów euro, ale również środki, które są w posiadaniu polskich przedsiębiorców, szacuje się na około 250 miliardów złotych, środki, które nie są inwestowane ze strachu, że nagle się okaże, że niesprawiedliwy system podatkowy, że nadużywanie pozycji dominującej ze strony instytucji finansowych, skarbowych, podatkowych sprawi, że tak jak kiedyś kluska, że ludzie stracą te swoje pieniądze. Więc porządkowanie systemu finansowego, konsolidacja służb skarbowych, która będzie w najbliższych miesiącach realizowana, również gwarancje dla inwestycji, które zapowiedział pan premier Morawiecki, sprawią, że zaczną rozwijać się i przemysły, które zostały zwinięte, tak choćby jak przemysł stoczniowy, ale również program, o którym mówił premier Morawiecki w piątym punkcie tego programu, rozwój społeczny i terytorialny, również tereny, które były w ostatnich latach traktowane po macoszemu, tereny peryferyjne, tereny upadłych przemysłów, te, gdzie strukturalnie pojawiła się bieda, pojawiło się bezrobocie. Ja się bardzo cieszę, że możemy brać udział w wielkiej przemianie gospodarczej i społecznej Polski. I my, proszę Państwa, słowa dotrzymujemy, ale chcielibyśmy, żeby w realizacji tych bardzo ambitnych, tych trudnych programów również brali udział uczciwi, dobrze zarządzający swoimi samorządami politycy. Niestety, pewnie to jest temat, którego dzisiaj też nie unikniemy, nie sądzę, by te ambitne programy związane z rozwojem Polski można było realizować z takimi samorządowcami, jak ci, którzy przez ostatnie lata rządzili Grudziądzem. Ale to za chwilę teraz. Z tego, co mówi pani minister Rafalska, to samorządy mają obowiązek, jeżeli... Oczywiście, naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Tak będzie. Już się wypłaca. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś złożył wniosek w piątek, 1 kwietnia, to właściwie na 100% pieniądze będzie miał wypłacone w kwietniu. Rozumiemy się, tak? Czyli jeżeli... Czyli nie będzie trzeba czekać te 3 miesiące, czyli do czerwca, aż te pieniądze będą spływały. Po prostu będą one wypłacane sukcesywnie, jak wpływają wnioski. Natomiast pytanie pewnie ma drugie dno. Ci, którzy w ciągu pierwszych 3 miesięcy złożą, czy w kwietniu, czy w maju, czy w czerwcu, będą mieli wyrównanie od 1 kwietnia. To jest oczywiste. Natomiast od lipca, no to wtedy, kiedy złożą, od tego dnia będzie naliczanie... Tak, płatności w kolejnych miesiącach od urodzenia dziecka do ukończenia 18 roku życia. To jest, proszę Państwa, prawie 2 miliardy złotych co miesiąc włożone w polską gospodarkę. Takiego masywnego, wielkiego programu w Polsce nie było. Dlatego naprawdę jest to ogromne obciążenie dla budżetu państwa, ale jesteśmy przekonani, że to jest krok w dobrym kierunku, ponieważ on bardzo szybko będzie odczuwalny również na lokalnym rynku pracy, sklepów, sprzedaży, na lokalnym rynku gospodarczym. Również to w Grudziądzu. Nie mamy żadnych informacji w tej chwili, żeby coś szwankowało.
ponoć przez parę minut w piątek coś tam się próbowało blokować, ale to no, po to są informatycy, po to są... Proszę Państwa, my do obsługi programów masywnych musimy być przygotowani, przecież te instytucje, które przez lata pompowaliśmy niesamowite pieniądze w systemy informatyczne, w obsługę, to wszystko musi działać. Więc ja się nie obawiam, żeby tutaj nastąpiły jakieś zablokowania. Zresztą ci, którzy źle życzą, mówią, że to wszystko nie wyjdzie. Zobaczymy. Nawet jeżeli byłyby jakieś potknięcia, jakieś poślizgi czy coś, no to tak masowego programu można domniemywać, że pewne potknięcia mogą być, ale na razie wszystko idzie dobrze. Natomiast tak się złożyło. U tej pani akurat dostanie na jedno dziecko, ale są też rodziny, że dostaną na troje dzieci, więc Jak mają małe, po prostu. Już nie będziemy mieli żadnych wątpliwości co do tego, jakie dobroczynne skutki ten program przyniesie, na przykład dla gospodarki, to wtedy będzie czas pomyśleć, żeby go zmodyfikować, rozszerzyć i tak dalej, i tak dalej. To jest, myślę, istotne. Natomiast to, co tu było powiedziane, że ludzie mający dużo złej woli ten program krytykują, to ja powiem tylko jedno. Ci ludzie mają oczywiście dużo złej woli, natomiast przede wszystkim oni drżą ze strachu, że ten program się uda. Oni już wiedzą, że się uda i wiedzą, że jak ten program się uda, to ich powrót do władzy będzie niemożliwy. I z tego wynika ten hejt, to całe pisanie, prawda, i tak dalej, i to wzniecanie niezadowolenia, i te memy, prawda, które są przede wszystkim wyrazem pogardy, jaki ci ludzie mają dla polskiego społeczeństwa i polskiego narodu. Bo to tak naprawdę te memy, które dzisiaj ten hejt to produkuje, są najlepszym dowodem, jak bardzo oni Polakami gardzą. To też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie jest tak, że z obowiązku, podobnie jak opieka nad ludźmi starszymi, jest obowiązkiem młodego pokolenia. Zapewne jest wiele sytuacji sprawiających, że z tego programu rodziny nie skorzystają, bo jest duży rozrzut wiekowy między dziećmi. A co mają powiedzieć ci, którzy już swoje dzieci wychowali, wykształcili, ponieśli ciężkie... Ja mam piątkę dzieci i nie skorzystam z tego programu, więc pewnie takich ludzi jest wiele. Szacuje się, to są dane, które niedawno Rzeczpospolita przytaczała, że wychowanie dziecka i wykształcenie dziecka w Polsce kosztuje od 200 do 300 tysięcy złotych. Więc każdy, kto z nas poniósł ciężar wychowania swoich dzieci, może z jednej strony chodzić dumny, ale z drugiej strony też wie, dlaczego nie ma pieniędzy, ponieważ ta skarbonka zadziałała. Natomiast, tak jak pan prezydent powiedział, program musi wystartować. Nie ma obawy, że program będzie zwijany. Po analizie również możliwościach wzrostu gospodarczego można rozważyć zarówno wzmocnienie comiesięcznych wypłat dla poszczególnych dzieci, jak również rozszerzyć listę uprawnionych o kolejne roczniki, czy też to pierwsze dziecko, o którym tyle nieprawdziwych informacji, tyle kłamstw powiedziano. Program musi wystartować i jestem absolutnie przekonany, że ten program się powiedzie i rzeczywiście drżą ze strachu ci, którzy żadnych pomocy dla polskiej rodziny nie oferowali przez lata, ewentualnie to były pomoce okazjonalne, bardziej związane z kalendarzem wyborczym. Czy jednorazowa pomoc wystarczy, by rodzinę przekonać do tego, że nie popadniemy w biedę, kiedy będą się rodziły nasze dzieci? Zapewne nie. Czy krótki okres wsparcia, na przykład roczny, powoduje, że w następnym roku dzieci już potrzeb nie mają, że te potrzeby wprost nie wzrastają? Nie. Jest potrzebny długotrwały program i wydaje się, że my odpowiadamy oczekiwaniom społecznym. Minister i pani premier mówią wyraźnie, będzie program monitorowany, będzie ewaluowany. I dopiero wtedy, jak zobaczymy, jakie są wydatki, jakie są potrzeby, co poszło źle lub dobrze,
Będziemy o tym mówić. Na razie w tej chwili nie ma o tym. Natomiast założeniem rzeczywiście jest takie, żeby te pieniądze wartościowo nie traciły. Czyli tak. Ta pomoc ma być utrzymywana na mniej więcej podobnym poziomie. Ja nie spodziewam się zresztą w najbliższych latach inflacji w Polsce, tak, więc tak. Wartość tych pieniędzy nie będzie mniejsza. Natomiast ciekawa informacja nastąpiła chwilę właśnie po naszej konferencji. Ponieważ pamiętacie Państwo, że ja na tej konferencji oficjalnie podałem rzeczywisty poziom straty za rok 2015, 42 miliony. Przypomniałem, że jako opozycja mówiliśmy, że taki właśnie będzie poziom 2 miesiące temu. Natomiast chciałbym przypomnieć, że jeszcze konferencja była w piątek, tak? Dobrze mówię? W piątek czy w czwartek? Piątek, natomiast jeszcze w środę na konferencji, podczas sesji wiceprezydent Sikora wypowiedział się, że będzie ona, jest zaplanowana na 24, będzie niewiele większa, być może 25. No sami wyciągnijcie wnioski, jak można poważnie traktować władzę, która w dniu ogłoszenia jakby rzeczywistego wyniku finansowego szpitala jest tak głęboko niedoinformowana. No, wnioski możecie wyciągnąć Państwo sami, ponieważ z tego co wiem, w piątek Pan Prezydent stwierdził, że tak, pytany o to, czy to prawda, że jak twierdzi Wiśniewski, będzie to 42, tak, powiedział, że może nawet 43, bo to jest 42 z kawałkiem. Więc sami wyciągnijcie wnioski, z jaką władzą mamy do czynienia, co się dzieje. No to, co wreszcie padło w tej wypowiedzi, to, że powiedziano, że miasto już na to 18 milionów absolutnie nie stać, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z teoretycznym budżetem, absolutnie zdruzgotanym. W tym budżecie już nic nie jest tym, co się wydaje i teraz czekają nas w ciągu najbliższych tygodni zasadnicze decyzje, co dalej z tym miastem robimy. Ponieważ teraz już granie na zwłokę w miesiące i w tygodnie i w miesiące tym razem będzie nieskutecznie. Mamy do czynienia z bankructwem miasta i oczekujemy reakcji i władz miasta na tę sytuację i oczekujemy oczywiście reakcji wojewody i premiera w tej sprawie. Podchodzę do swoich obowiązków. Państwo wiecie, wojewoda skierował sprawę do prokuratora. Sprawa będzie wyjaśniana. Jest na bieżąco informowany minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Rzeczywiście w ciągu najbliższych dni czy tygodni muszą zapaść decyzje, które przesądzą również o sposobie ratowania miasta Grudziądza, dlatego że szpital może pociągnąć za sobą miasto. Więc jak to miasto miałoby się wpisywać w realizację programów rozwojowych, w ubieganie się o środki unijne, o różnego rodzaju wsparcia, będąc de facto bankrutem? Nie mającym możliwości spłaty nie tylko zobowiązań, ale również wyasygnowania jakichkolwiek środków na udział własny pod przyszłe programy. Do tego doprowadziła Platforma, a mówiąc szerzej, pewien układ, który wokół Platformy, układ władzy, który w Grudziądzu wokół Platformy się zbudował, obudował, gdzie są przedstawiciele różnych grup interesu z tego miasta. Ten ropiejący wrzód musi być przecięty. W tej całej sytuacji bardzo, bardzo bulwersujące są także wypowiedzi prezydenta miasta, pana Roberta Malinowskiego. Chyba w telewizji kablowej też wypowiadał się na temat tej całej sytuacji i ujął ją w takim kontekście, że to jest jakaś opozycja, która chce przejąć władzę. Wydaje mi się, że pan prezydent Robert Malinowski nie ma zupełnie świadomości, do jakiego stanu doprowadził to miasto. To miasto nie stanowi dzisiaj już pewnego grantu politycznego, który mógłby być wzięty przez partię polityczną, tylko to miasto stanowi potężny problem, któremu trzeba zaradzić. To jest organizm, który trzeba dzisiaj natychmiast ratować.
Dzisiaj nie ma już czasu na spór, do kogo ten szpital w zasadzie należy, tylko trzeba działać w kierunku restrukturyzacji długu, w kierunku ratowania etatów urzędniczych, których tak dużo powołał do istnienia prezydent Robert Malinowski, zresztą za najniższą krajową. To nie są żadne rewelacyjne pensje, to są przysłowiowe miseczki ryżu, ale wiemy, że ci ludzie dzisiaj kredytowali swój byt, są zobowiązani i dzisiaj redukcja etatów w kontekście całego miasta no niestety jest bardzo, bardzo bolesna. Dlatego myślę, że pan prezydent zupełnie nie wie, co uczynił, do jakiego stanu doprowadził miasto. Ujmuje to w kategoriach polityki, opozycji jakiejś. No to jest rzecz, uważam, skandaliczna, taki poziom traktowania tego tak bardzo poważnego problemu w skali całego kraju. On się uśmiecha do innej partii, bo ja, jako posłanka tej ziemi i często tutaj występująca, często mówię o Grudziądzu razem z panem posłem Ardanowskim, ja nie zostałam nigdy zaproszona na żadne spotkanie z panem prezydentem Malinowskim w żadnej, żadnej sprawie. Także myślę, że pana... Znaczy, ja często pisałam do pana prezydenta w różnych sprawach. I niestety nie dostałam odpowiedzi, niech pani przyjdzie, porozmawiamy. Problem jest, nie było takiej sytuacji. Panie redaktorze, spotykamy się na tych konferencjach trzeci, czwarty rok. Ja jestem posłem kolejnej, drugiej kadencji, czyli ponad 4 lata regularnie bywam tu w Grudziądzu, prowadzę tu swoje biuro. Nigdy się nie zdarzyło, żeby pan prezydent chciał spotkać się, żeby rozmawiać o rzeczywistych problemach miasta Grudziądza. Mnie kurtuazyjne spotkania z samorządowcami nie bawią. Ja nie mam czasu na spijanie kawki i posiadywanie po to, żeby sobie prawić komplementy. Natomiast, kiedy wielokrotnie zgłaszaliśmy również na piśmie problemy związane ze sprzedażą kamienic na Libelta, z różnymi problemami, obciążeniami spółek, o złej polityce kadrowej, nigdy nie było żadnej reakcji ze strony prezydenta, który chciałby z posłem opozycji ówczesnej rozmawiać. To było tak pewne siebie towarzystwo, łącznie z panem posłem Szymańskim, z ówczesnym senatorem Platformy Obywatelskiej z Grudziądza, towarzystwo, które przecież przedstawicieli ówczesnej opozycji nie widziało potrzeby, by zastanawiać się, jak ratować to miasto. Teraz zapewne panu prezydentowi, kiedy zaczyna się palić pod stopami, pewnie chciałby się spotykać z nami, ale jest inna sytuacja. Ktoś musi odpowiedzialność za te nieudolne, złe, moim zdaniem świadome, negatywne zarządzanie Grudziądzem musi ponieść. Tak, oczywiście. To jest, myślę, że oni sami powinni o tym opowiedzieć. Są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że również to odblokuje pewien pad, który był w klubie radnych Rady Miasta i będę oczekiwał, żeby Prawo i Sprawiedliwość, które ma nie tylko zajmować się sobą i swoimi różnego rodzaju nieporozumieniami, wzięło się bardzo mocno za przygotowywanie następnych wyborów samorządowych. Czas biegnie szybko. Ja bardzo na to uczulam struktury Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ sytuacja, jaka jest w Grudziądzu, wymaga zarówno bieżącej oceny tego, co się tu wydarzyło, sytuacji związanej z zadłużeniem miasta, ze szpitalem, z nieudolnością władzy, ale przecież nie będziemy robili żadnego przewrotu, żadnych jakichś siłowych rozstrzygnięć. Trzeba się przygotować również do wyborów samorządowych. I kto to zrobi? Skłócony, rozbity, nieradzący ze sobą PiS? Nie, to musi być sprawna, nowoczesna partia, która nie zajmuje się sobą, tylko przygotowuje kompetentnych ludzi, przygotowuje program sanacji, naprawy tego miasta, umiejętności współpracy z wojewodami, z samorządem wojewódzkim, z ministrami. Takich członków Prawa i Sprawiedliwości oczekuję i cieszę się bardzo, że ważne dla mnie osoby z Grudziądza, zarówno pan prezydent Wiśniewski, jak i Krzysztof, są członkami Prawa i Sprawiedliwości. To ja nie wiem, jakie poglądy w tej chwili nasz szanowny kolega, były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wendelich, prezentuje
swoim życiu grał w zespole, który prowadził ojciec Tadeusz Rydzyk. No, każdy ma prawo do swoich wyborów życiowych. Natomiast sprawa zaostrzenia kryteriów antyaborcyjnych w Polsce jest sprawą poważną. Ale ja na to pytanie zresztą odpowiadaliśmy z panią poseł w Toruniu. To jest sprawa z obszaru sumienia każdego z posłów. Każdy z nas w swoim sercu, w swoim myśleniu, w swoim sumieniu będzie musiał się do tego odnieść. Czy większość z nas jest katolikami, więc zapewne dekalog jest dla nas wskazaniem absolutnym. Czy piąte przykazanie nie zabijaj może być obchodzone czynnikami zewnętrznymi, jakimiś kryteriami obiektywnymi, czy też są uzasadnione przesłanki do dokonywania aborcji w ściśle określonych sytuacjach związanych z zagrożeniem dla życia kobiety. Nie będzie na pewno w naszym klubie dyscypliny w tej materii. Jeżeli ten temat stanie, bo nie wiadomo czy stanie, ale jeżeli ten temat stanie w Sejmie, to każdy w własnym sumieniu będzie musiał się do tego odnieść. To nie jest sprawa, gdzie mogą obowiązywać wytyczne, zalecenia, przymus partyjny, kara finansowa za nierespektowanie jakichś ustaleń. Nasz lider Jarosław Kaczyński dość jednoznacznie chyba odpowiedział na pewnie wątpliwość również pana Wenderlicha. Jest to sprawa natury sumienia i każdy z nas będzie indywidualnie nad tym głosował. Sprawa kompetencji osób zatrudnianych w administracji, bo rozumiem, że to nie dotyczy tylko Stadniny w Janowie i Michałowie. Marszałek Wenderlich zapewne wie, co mówi, bo kwalifikacje, które kiedyś były związane z zatrudnieniami z SLD, często nie miały wiele wspólnego z tym, czego powinniśmy oczekiwać. My się staramy, by zatrudniać ludzi kompetentnych. Staramy się. Proszę w to wierzyć. Zdaję sobie sprawę, że przy szerokiej wymianie kadr tych wszystkich stołków obsadzonych przez Platformę i PSL mogą się pojawić również sytuacje osób niekompetentnych. Ja ręki za to nie położę. Ale jeżeli się okazuje, że ktoś nadużył zaufania, bo przedstawił dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, które były jakimś nadużyciem, to natychmiast jest usuwany. Proszę sobie przypomnieć jednego z bardzo ważnych dyrektorów na kolei. Został usunięty następnego dnia, kiedy wyszły kompromitujące informacje o nim. Ja nie mam podstaw, by kwestionować kwalifikacje nowych dyrektorów stadnin, chociaż tym problemem końskim w cudzysłowie próbowano przykryć 100 dni rządu Beaty Szydło. Nie mówić o tym, co się udało zrealizować, tylko mówić o tym, że zdechł drugi koń. Coś złego się dzieje w tej stadninie, że na tę samą chorobę, zresztą dość powszechną u koni, pada następna klacz. Czy to jest wina dyrektora, czy to obciąża dyrektora, nie wiem. Ja nie jestem weterynarzem, by precyzyjnie na ten temat się wypowiadać, ale Jurgiel zareagował absolutnie prawidłowo, prosząc prokuratora o sprawdzenie, czy w tej dziwnej serii padnięć kilku klaczy, bardzo drogich, będących własnością jednej właścicielki, znanej ze względu na pozycję jej męża, muzyka zespołu Rolling Stones, czy tam nie ma jednak jakichś działań osób trzecich, które mają jakiś cel albo wobec tej pani, albo dla popsucia wiarygodności stadniny w Janowie, czy też jakieś inne ukryte cele. Ale przy okazji zmian w Janowie wyszła, proszę Państwa, też pewnego rodzaju prawidłowość. Ludzie, którzy kilkadziesiąt lat siedzą na swoich stołkach, zbudowali wokół siebie taki zespół osób wspierających, osób, które w jakiś sposób będą ich broniły również na arenie międzynarodowej, że jakakolwiek próba
ruszenia ważnych panów dyrektorów napotyka od razu na wielki opór, nagłaśnianie tego, ponoć prezydent Obama się nawet o to dopytywał. Tak. Nie ma większych rzeczy na głowie niż zastanawianie się nad Janowem Podlaskim. No, kpina jakaś, że ktoś może w ten sposób nawet mówić. Natomiast, proszę Państwa, żeby zajmować się hodowlą koni, specyficznym, wymagającym szczególnej umiejętności obszarem hodowli zwierząt, niekoniecznie trzeba być dyrektorem firmy, bo można być głównym hodowcą, można prowadzić programy hodowlane. Niekoniecznie bardzo dobry lekarz będzie dobrym dyrektorem szpitala. I odwrotnie, dyrektor szpitala niekoniecznie będzie dobrym lekarzem. To jest pewnego rodzaju analogia. Nie wiem, co się z tymi klaczami dzieje. Ma to sprawdzić prokurator. Sprawy zostały, rzeczywiście psuje to wiarygodność Polski, psuje polską opinię, psuje opinię o hodowli polskich Arabów. To jest nasze pewne dobro narodowe, to jest pewna rozpoznawalna marka. Więc sprawy muszą być wyjaśnione i osobisty nadzór obejmie nad tym prokurator generalny. Gdyby proszę zwrócić też uwagę na to, że gdyby nie zmiana władz tych spółek, to o padnięciu pianissimy, czyli najpiękniejszej, najwartościowszej klaczy w ostatnim 50-leciu tej stadniny, nikt w ogóle by się nie dowiedział, bo przecież Państwo czytaliście gdzieś, czy słyszeliście, że najlepsza, najpiękniejsza, najcenniejsza klacz w Janowie padła. No nie. Sprawa rypła się dopiero wtedy, kiedy dokonały się zmiany we władzach, więc myślę, że tutaj do tych kolejnych gwałtownych zejść należy podejść z dużym dystansem, trzeba sprawę zbadać, a to, że próbuje się to wykorzystać, no to trudno się tu nawet dziwić. No pamiętajmy, że Donald Tusk posunął się nawet do tego, żeby w Europie twierdzić, że w Polsce strzelamy do bocianów. No to jest chyba szczytem, który najlepiej pokazuje poziom desperacji u tych ludzi po utracie władzy w Polsce. Jest to realny problem, który być może zaistnieje, tak? Natomiast dlatego my uważamy, że to jest bardzo na tyle ważny temat, na tyle trudny temat, że tak jak powiedział poseł, każdy będzie sam w własnym sumieniu to rozstrzygał. Natomiast no, chcemy przestrzec przed pewnymi zdarzeniami, które się mogą w wyniku takiego restrykcyjnej ustawy pojawić. No, po prostu rozmawiamy na ten temat i uważamy, że trzeba o tym rozmawiać, bo nie chcielibyśmy, żeby dobry pomysł, prawda, potem z czasem przerodził się w rzecz zupełnie nieprzewidywalną i trudną. Będą głosować we własnym sumieniu. Tak, będziemy głosować we własnym sumieniu, na pewno. Ale słusznie Jarosław Gowin mówi, że każda przesada może wywołać reakcję odwrotną od zamierzonej. Jesteśmy przekonani, że warto stawiać też na zasady etyczne, moralne, natomiast społeczeństwo jest tak zrewoltowane, jest tak też i w sposób opaczny tłumaczona sprawa ustawy aborcyjnej, że może to wywołać reakcję odwrotną, ale na pewno tu będzie swoboda, każdy w własnym sumieniu będzie musiał podjąć decyzję. Sprawa PiS-u w Grudziądzu to jest sprawa trudna i przecież ja nigdy nie ukrywałem, że to było łatwe, proste. Gdyby to było łatwe i proste, to PiS lepiej wykorzystałby szansę w wyborach samorządowych, miałby lepszy wynik. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim udało się wyeliminować dualizm na prawicy grudziąckiej, rywalizację między Prawem i Sprawiedliwością i Ruchem dla Grudziądza. Jestem bardzo wdzięczny. Jest wspólny klub Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że również te relacje, ta pewna podejrzliwość między tymi dwoma płucami prawicy w Grudziądzu są wyeliminowane. Będziemy, i ja jestem człowiekiem, który dość ostrożnie podchodzi do dyscyplinowania, do wyciągania jakichś konsekwencji, do usuwania kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jest to w moich kompetencjach, jestem w
częstym kontakcie z centralą naszej partii. Obowiązują mnie oczywiście różnego rodzaju wytyczne, które mają doprowadzić do tego, że Partia Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawnym zapleczem rządzącej rządu, sprawnym zapleczem również klubu parlamentarnego, ale będzie, i to jest bardzo ważne, systemem wczesnego ostrzegania w sprawie nastrojów społecznych, żeby ci wszyscy, których obdarzyliśmy zaufaniem, ważne osoby pełniące funkcje ministerialne, wojewodów na różnych ważnych urzędach, nie oderwali się od społeczeństwa. My bardzo poważnie traktujemy to, że my chcemy być głosem społecznym, więc sprawnie działająca partia w każdym regionie Polski, w każdym ważnym mieście, a Grudziądz do takich ważnych miast na pewno należy, ma być tym systemem ostrzegania, informowania. Stop, to jest błąd, nie idźmy w tym kierunku, trzeba się cofnąć, pewne rzeczy poprawić albo wyjaśnić bardziej precyzyjnie, ponieważ nasi przeciwnicy opacznie pewne rzeczy wyjaśniają. Porządkuje się sprawa w klubie radnych w mieście. Będziemy również w najbliższym czasie, zwołam spotkanie wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości po to, by omówić sytuację struktury miejskiej. Też sprawę jasno trzeba postawić, czy pełniąc bardzo ważne funkcje w Warszawie, w ministerstwie, pani Marzena Drap jest w stanie pogodzić to wszystko z kierowaniem strukturą miejską, ale to o tym będziemy rozmawiali w własnym gronie. Chcę również państwa poinformować, że odblokowałem przez miesiące trwającą dziwną sytuację nieprzyjmowania nowych członków w Grudziądzu do Prawa i Sprawiedliwości. Zdaję sobie sprawę, że kiedy partia jest partią rządzącą, to pojawia się poważne zainteresowanie wielu ludzi, którzy chcieliby do tej partii wstąpić. To jest trochę jak z chorągiewką na wietrze i pewnie wiele innych przysłów można by powiedzieć. W związku z tym, jako ten jednoosobowy organ, jako ten jednoosobowy, jestem bardzo ostrożny przed takim masowym napływem osób chcących może koniunkturalnie zafunkcjonować w Prawie i Sprawiedliwości, ale bardzo się cieszę, że również osoby, które zawsze twardo stały po stronie prawicy w Grudziądzu, nawet czasami boleśnie doświadczone tymi różnymi konfliktami z Prawem i Sprawiedliwością, chcą w tej chwili przystąpić do Prawa i Sprawiedliwości. Dajcie mi jeszcze trochę czasu. Przy dobrej chęci ze strony prawicy grudziąckiej doprowadzimy do tego, że to będzie silna, sprawna organizacja, przygotowana dobrze również do wyborów samorządowych. Pan, to proszę pytać pana Sikory, co on gdzie, u kogo usłyszał. Ja jestem absolutnie przekonany, że absolutnie przekonany, że państwo polskie nie zostawi miasta Grudziądza z problemem, który to miasto absolutnie przerasta. Ale to się nie odbędzie bez konsekwencji związanych z odpowiedzialnością tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. W Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje wielu polityków, posłów, senatorów, którzy mają prawo do własnych sympatii, mają prawo do własnych poglądów. Jesteśmy partią, chociaż niektórzy w to nie wierzą, partią, gdzie jednak każdy może zachować swoje poglądy. Natomiast jeżeli chodzi o oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, to reprezentują to struktury Prawa i Sprawiedliwości, radni w samorządzie i pełnomocnik okręgowy Prawa i Sprawiedliwości, a nie pojedynczy parlamentarzyści. W związku ze sprawą szpitala, więc ja uważam, że takiego podziału oczywiście nie ma. Jesteśmy przecież od wielu miesięcy w stałym kontakcie z panem pełnomocnikiem. Klub radnych, my traktujemy siebie jako polityczną, że tak powiem, emanację PiS-u i reprezentację PiS-u w sprawach dotyczących miasta, samorządu lokalnego i tak dalej. No i jak rozumiemy, również z racji tej, że aktywnie działamy, że nasza orientacja w sprawach szpitala jest zdecydowanie najlepsza, to należy też przyjąć, że postawa czy stanowisko, które zajmuje Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest w tej właśnie sprawie stanowiskiem partii. I tu żadnych podziałów nie ma. Zresztą myślę, że dzisiaj to już nawet
nie ma podziałów między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą, bo oni dokładnie akceptują te same fakty i widzą te same fakty, co my. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko pana senatora Mioduszewskiego, ja myślę, że z jednej strony pan senator został nieco wprowadzony w błąd, ale oczywiście przypisuję mu najlepsze intencje, które polegały na tym, że starał się, jeżeli został poproszony o jakąś interwencję, to starał się pomóc. My na taką zwrócenie się o to, żeby może włączyć się w pracę nad ratowaniem szpitala i tak dalej, czekaliśmy od wielu miesięcy. Pan senator prawdopodobnie z taką ofertą czy propozycją się spotkał i starał się pomóc tymi wpływami, które ma. Natomiast myślę, że w tym wypadku, jeżeli mogę powiedzieć moje własne zdanie, no to myślę, że jednak ta sprawa jest dosyć beznadziejna, ponieważ no, oceniam, że pomysł pana prezydenta Sikory o tym, że szpital nie należy do miasta i miasto nie jest dla niego organem prowadzącym mimo 18 lat zupełnie innej praktyki, prawda? No jest jednak dosyć kuriozalny i ja osobiście nigdy bym się pod nim nie podpisał. Natomiast dlaczego zrobił to pan senator, to trzeba spytać pana senatora. Ale to trzeba też uznać wielką wyobraźnię pana Sikory. Tak, tak, tak.